Dzień dobry, witam Was w poniedziałek o godzinie 8:47. Ja zaraz będę się zbierała na uczenie. Zrobiłam sobie na szybko kawusię, żeby chociaż trochę dobrej energii wziąć, się napić. Wypić? Czy można pić energię? Wiecie, o co mi chodzi? Kawa po prostu to jest coś pysznego. W ogóle ten kubek nie ma żadnego uchwytu i ja za każdym razem sobie trochę parzę ręce. Ja się spakowałam sobie rzeczy, spakowałam sobie jedzenie, wodę, laptopa, wszystko na uczelnię. Już jestem prawie cała ubrana, prawie, bo biorę na to jeszcze marynarkę. Dzisiaj, słuchajcie, mam zajęcie od godziny 9:45 aż do 15:15, więc długi dzień na uczelni, ale no cóż, tak jest. Mam troje zajęć, mam wideoradio, pracownię dziennikarską i konwersatorium zatytułowane scenariusze radiowe i właśnie wczoraj pisałam scenariusz radiowy. Powiem wam, że nie wiem do końca, bo na dzisiaj miałam go przygotować. Nie wiem do końca, czy go dobrze zrobiłam. Zobaczymy. No i tak. Dzisiaj sobie, słuchajcie, doszłam do wniosku, ściągnę okulary na chwilę, że sobie zrobię takie delikatne kreseczki. Jeżeli chodzi o kolczyki, update kolczykowy, to jest już wszystko ok. Minęły 2 tygodnie w sobotę od zrobienia kolczyków. Nie do Was się odezwę dopiero po tym, jak wrócę, jak będę wracała z uczelni, bo zazwyczaj na zajęciach czy pomiędzy zajęciami nie mam na to czasu. No ale tak. No, słuchajcie, tak wygląda mój outfit. Mega prosty, ale mega mi się podoba. Jakby co, marynarka jest z Lumpa. I polecam Wam szukać na dziale męskim. A teraz, słuchajcie, ubieram sobie, nie wiem, czy to jest dobra rzecz, ale ubieram sobie te buty na obcasie i je uwielbiam. One mają mnie taki płaski tutaj teraz. W ogóle, bo ja podam mi taki pomysł. Czy chcielibyście odcinek z moimi przykładowymi outfitami na uczelnię? Możecie dać znać. Why not? Klasyka gatunku, czyli ona idąca z uczelni. Tak, jestem już po zajęciach, obejrzę się, że scenariusz napisałam źle. W sumie zły temat sobie wybrałam, ale spoko, mam wszystkie lety w głowie i jest git. Byłam jeszcze kupić sobie mleko, jabłka i chleb. Podstaw. I tak, idę na mieszkanie, żeby się już ogarnąć. Powiem wam, że ubranie obcasów na prawie cały dzień na uczelni to nie jest najlepszy pomysł. A więc tak, ja dopiero co weszłam, właśnie się rozpakowywuję. Znaczy, nie rozpakowywuję się jakoś, wiecie, tak w pełni, bo jakby zostawiam sobie jakieś rzeczy w torbie. I muszę też przygotować sobie na jutro rzeczy, chociaż ja mam jutro tylko angielski rano i później mam WF i wykład monograficzny, więc spoko. Nie jest tego super dużo. Powiem wam, że teraz wracam i w ogóle zaczął padać śnieg, więc dużo to dziwna jest ta pogoda. Wy możecie w ogóle podziwiać za mną moje roślinki. O, możecie widzieć, ale nie, bo to pewnie nie jest śnieg, tylko po prostu odbija się takie białe. Jezu, zmęczyłam się. Dzisiaj, słuchajcie, stylówka, dres. Nie chce mi się trochę, więc tak. Włosy spięte w koka i lecimy na angielski. Jej. Mam taką wielką nadzieję, że wiosna już idzie, bo było tyle słonecznych dni, a tu nagle przymrozek. Jest zimno po prostu. Właśnie wróciłam z mojego angielskiego. Mój wtorek jest trochę bardzo rozwalony, dlatego że mam zajęcia o 8 i następne mam albo 13:45, które odbywają się co 2 tygodnie i w tym tygodniu ich nie mam, albo idę na 15:30, czyli tak jak w tym tygodniu właśnie. I no, taki porozwalony jest ten wtorek, ale niestety, no cóż, trzeba to przeżyć jakoś.
i poprawiam sobie po prostu swojego kucycka, no nie kucycka, bo będę koczka z tego robiła. I tak, w tamtym tygodniu nie byłam w UEF-ie, bo we wtorek mnie nie było w ogóle w Katowicach. Czy mi się uda to zrobić tak, jak ja chcę to zrobić, czy mi się nie uda? Chyba mi się nie uda. Miałam trochę spore zamieszanie z planem. Teraz idę sobie zrobić coś ciepłego do picia, bo naprawdę zmarzłam. Chyba nie będę... Chyba nie, postaram się jeszcze znaleźć PDF-a książki, którą mam przeczytać na jutrzejsze gatunki dziennikarskie. I to w sumie tyle. No dobra, moi drodzy, a więc tak. Jak widzieliście, ja zaczęłam czytać książkę, którą miałam na przedmiot na jutro, na to zjadłam sobie też drugie śniadanie. Sorry, patrzyłam na ptaszka, który leciał z babułką. Nevermind, ja tak czasem mam. I tak, czas minie, chcę szybko mijać, jest dopiero 11:44. Ja bym bardzo chętnie zrobiła coś bardziej ciekawego, lepszego. O kurde, tadam. Jeszcze domalowałam sobie kreski, pomalowałam rzęsy. Moje włosy dzisiaj zostają tak, ja sobie właśnie zjadłam śniadanie, jest 8:30 i tak naprawdę mam jeszcze pół godziny jakieś, bo też koło 9 będę wychodziła, więc jeszcze piję kawkę. Myślę, że jeszcze wypełnię sobie codziennik, czyli to jest coś, co słyszycie ode mnie za każdym razem. Ogólnie nie do końca wiem, co chcę ubrać, w sensie mam pewną stylówkę przygotowaną i tam też wisi koszula, ale nie wiem, czy to pyknie. To po pierwsze. Po drugie, nie wiem, czy jednak nie będę ubierała jakiegoś grubszego swetra na siebie, żeby mi było ciepło. Dzisiaj cała na czarno. Nie chce mi się, biorę nawet czarne wansy. I jest 8:55. Ja za chwilkę będę wychodziła. Tak bardzo mi się nie chce, tak bardzo bolą mnie ręce. Nie sądziłam, że mogą mnie tak ręce boleć, słuchajcie. A mam też ciężką torbę, bo wiecie, biorę laptopa ze sobą, biorę jedzonko, biorę wodę, więc trochę to waży. No ale cóż, it is what it is. It's gonna be a good day. Please. Universe, please. Powiem wam szczerze, że dawno nie byłam tak wyleczona jak dzisiaj, bo byłam przez cały dzień strasznie zaspana i nie wiem, w sumie z czego to wynikało, ale ja wracam po zajęciach i wracam klasycznie do mieszkania. Jedyne, co muszę zrobić, to pomyśleć, co ja muszę spakować do domu, bo jutro wracę i zadzwonić do taty i mu przypomnieć o tym, że mi jutro odbiera, więc no, ale dopiero co skończyłam jeść i dorwałam mój ulubiony, w sumie nie próbowałam innych, makaron z żabki, bonara. Teraz jest w ogóle na jakiejś promce za 5 ziko. Ja teraz, słuchajcie, będę się rozpakowywać z uczelni. Muszę pomyśleć, co muszę spakować, a chyba będę się i tak jutro pakować, bo w sumie nie mam naprawdę siły, jestem tak bardzo zmęczona. Nie wiem w sumie dlaczego, bo wiecie, zajęcia. A, no i rano pokazywałam wam, że jak się malowałam trochę mojego makijażu. No i tak on teraz, słuchajcie, wygląda po nie wiem ilu godzinach. Szczerze mówiąc, nie wiem, czy cokolwiek jeszcze będę nagrywać, ale jak coś, to najwyżej się jeszcze jutro do was odezwę.